Dzień dobry, moi drodzy, witam was ponownie w takim świątecznym klimacie z czapką mikołajową. Dzisiaj mam dla was bardzo fajny filmik i bardzo ważny i na pewno wam się może przydać jeszcze w tym roku, jak nie to za rok. Także bierzcie sobie kawkę albo herbatkę, już nie będę przedłużać, po prostu przejdę do filmiku. Powiem wam o kilkunastu pomysłach na prezent pod choinkę, który tak naprawdę może się sprawdzić nie tylko pod choinkę, także jest taki dość uniwersalny. Będę tutaj mówić o rzeczach do 50, 100, 200, tak około złotych, także będzie tak w miarę podzielone. No i zaczniemy oczywiście od tych najtańszych, także zapraszam do oglądania. Biorę łyk kawy, a wy macie czas na to, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli już wiecie, co w tym roku chcecie dostać pod choinkę. Także macie na to 4 sekundy. Lecimy z odcinkiem. Jeżeli chodzi o fajny prezent dla dziewczyny, ale w sumie też nie tylko, bo jeżeli chłopcy dbają o swoją skincare, to również się na pewno przyda. Fajny, tani prezent, łatwo dostępny w Rossmanie, na przykład w Hebe, w każdej drogerii, to jest na przykład roller do twarzy, masażer taki do twarzy, są też takie kamienie, które dziewczyny po prostu teraz wszystkie chyba to stosują, takie ujędrniające, unoszące owal twarzy. To jest zakup, nie wiem, rzędu 25, może 30 zł, gdzie niegdzie może nawet znajdziecie tańsze, a to jest naprawdę fajny prezent i dziewczyna się na pewno z tego ucieszy. Jeżeli na przykład dziewczyna robi sobie sama paznokcie, to idealnym pomysłem będzie kupienie jej na przykład kilku nowych lakierów hybrydowych. Po prostu wystarczy, że podpatrzycie, jakiego koloru jeszcze nie macie, a być może wcześniej wspominałam wam o jakimś kolorze, który jej się podoba. No i po prostu dokupcie jej do jej zestawu jakiś fajny nowy lakier w innym kolorze, tylko pamiętajcie, żeby na pewno sprawdzić, że jest to hybrydowy. Tutaj jest również taki prezent dla dziewczyn. Tak patrzę, to nie wszystkie będą tutaj dla dziewczyn, ale tak akurat lecę, wiecie, cenami i tak to wygląda. To może być prezent również dla waszej mamy, jeżeli się maluje, bo na pewno się maluje, tak mi się wydaje. Albo dla dziewczyny, albo dla koleżanki, dla siostry, cokolwiek. Sprawdźcie, czy aby na pewno jej gąbka do makijażu jest w dobrym stanie, bo zazwyczaj dziewczyny dojeżdżają te gąbki do makijażu do takiego stanu, na przykład ja mam taką, że już jest przerwana w pół. No jakoś się nigdy nie mogę zebrać, żeby ją kupić, a taką gąbkę możecie kupić w Rossmanie za 12, 15 zł, za 30 również dostaniecie, także taka gąbka to jest naprawdę czasem ułatwienie życia. Po prostu gąbka do makijażu. Następnie teraz akurat będzie taki dość uniwersalny prezent, bo wydaje mi się, że płeć męska w tych czasach również dba o swoją cerę, w jakiś tam sposób nawet używacie kremów. No ale mam taki dosyć uniwersalny krem do twarzy, w którym zmieścicie się w dobrej cenie, w zależności też od pojemności, ale tak 60-70 zł to jest maksymalnie ile za niego zapłacicie, ale to w takiej wielkiej pojemności. I bardzo dużo dziewczyn lubi ten krem na przykład, bo jest on właśnie taki dość uniwersalny, nie uczula, jest nawilżający, jest naprawdę bardzo dobry. Jest to po prostu krem z firmy CeraVe, tak, z takim niebieskim tutaj paseczkiem. Również dostaniecie go tak naprawdę w większości drogerii czy w aptekach i jest to moim zdaniem bardzo, bardzo dobry prezent. Spoko pomysłem i też takim niedrogim i takim dość uniwersalnym jest na przykład case na telefon. Na przykład takiego case'a możecie dostać w Sinseju za 15 zł, a jest naprawdę, musicie przyznać, efektowny. No i wiecie, jako taka dorzutka do prezentu albo po prostu taki prezent, jakiś fajny case, nie musi to być taki, może być jakiś taki bardziej, wiecie, porządny. Jest na pewno również fajnym pomysłem na prezent. Kolejny prezent, który jest taki bardzo uniwersalny również, to jest na przykład książka. Jest to prezent, który jest znany dosłownie chyba wszystkim i taki też najpopularniejszy, no ale to musicie wiedzieć, czy dana osoba czyta książki i mniej więcej w jakim stylu są to książki, jakie są to gatunki. Ja na przykład lubię takie książki rozwojowe, także tutaj wam podam kilka przykładowych tytułów, które są na pewno warte tego, żeby kupić je jako prezent, żeby zasugerować danej osobie, żeby sobie mogła przeczytać, bo naprawdę są one warte uwagi oraz są po prostu ciekawe. Lub po prostu, jeżeli wasza osoba, której chcecie podarować prezent, czyta książki w formie elektronicznej, to możecie zakupić voucher na po prostu kupowanie e-booków. To jest również spoko pomysł. Kolejny prezent, który jest obecnie taki, jest to rzecz, gadżet, rzecz taka bardzo pożądana i wiele osób się do tego przekonuje, to jest na przykład planer. To jest koszt 30, może 50 zł nawet w Empiku. Planer taki czy z kalendarzem, czy bez. No bardzo dużo osób teraz lubi sobie planować, rozplanować cały dzień, wypisać swoje cele na przykład. Także wydaje mi się, że to jest bardzo fajny również pomysł na prezent, no i oczywiście też uniwersalny. Również moim zdaniem fajnym pomysłem jest
voucher na jakiś zabieg kosmetyczny albo na jakiś masaż. Warto też dodać, że do tej ceny możecie znaleźć również fajne świeczki, no ale takie już fajniejsze świeczki moim zdaniem zaczynają się w raczej w cenach 100 zł, bo one są też objętościowo po prostu większe. I właśnie teraz przejdziemy do tych rzeczy, które są za 100, około wiecie tej ceny. Moim zdaniem super pomysłem na prezent jest powerbank. Ja znam wiele osób, które mają problem z tym, że telefon im się non-stop rozładowuje, no i po prostu nigdy nie mają powerbanka, a to jest taki wiecie wydatek, który przydałoby się, ale czy mi nie szkoda na to pieniędzy? No i myślę, że spokojnie w okolicach 100 zł możecie zmieścić się w zakupie powerbanka. No i to jest na pewno bardzo uniwersalny prezent i z którego każda osoba będzie zadowolona, jeżeli oczywiście takiego nie posiada. Tak jak mówiłam, świece z Yankee Candle ja bardzo lubię, albo z Woodwicka, one są już troszkę droższe, to też w zależności od wielkości, ale są to świece warte uwagi, bo są naprawdę bardzo dobre, pięknie pachną, długo się utrzymują i są bardzo dobre jakościowo, także warto pochylić się właśnie nad tym rodzajem prezentu i właśnie nad tymi markami. Jest kilka też takich fajnych świątecznych zapachów, są ciasteczkowe. Fajnym pomysłem jest również zestaw ciepłe kapciuszki i ciepły szlafrok. To jest taki prezent, który raczej mało kto by się spodziewał, ale wydaje mi się, że większość osób też byłaby zadowolona z takiego prezenciku. Szczególnie jeżeli ktoś jest zmarzluchem, jesieniarą, no to jest idealny prezent. Następny prezent, w którym możecie się zmieścić od 100 do 200 zł, to jest na przykład zawieszka z Pandory. Czyli jeżeli wasza dziewczyna, mama, siostra nosi biżuterię z Pandory, wiecie konkretnie jaki model bransoletki, no to możecie albo kupić właśnie jakąś fajną bransoletkę do 200 zł, 200 coś, albo na przykład właśnie dokupić jej jakąś fajną zawieszkę. Dla mamy, siostry, koleżanki, dziewczyny, jeżeli szukacie fajnego prezentu, no to idealnym prezentem oprócz... Jeżeli nie znacie perfum, bo perfumy to raczej wiecie jest dużo droższy wydatek, jeżeli są porządne, chyba że znacie po prostu odpowiedni zapach, ja bym nie ryzykowała, jeżeli chodzi o perfumy, ale nad mgiełką już bym się zastanowiła, bo te mgiełki są takie dość uniwersalne i mówię tutaj o mgiełkach od Victoria's Secret i akurat mam tutaj wam takie dwa zapachy do polecenia, świeże, takie owocowe, ale one nie są takie słodkie, przesadzone jak większość mgiełek. Czyli mgiełki o zapachu Pure Seduction i Love Spell. Także jeżeli macie okazję kupić taką mgiełkę, możecie zamówić na przykład przez internet, to bardzo polecam się zaopatrzyć i to jest prezent także fajny, mówię, na urodziny, na święta, na imieniny i czasem te mgiełki są w fajnych promocjach, bo normalnie kosztują chyba 90 zł za sztukę, ale czasami są na przykład za około 30, więc warto śledzić i się zaopatrzyć. Jeżeli na przykład osoba, której kupujecie prezent, ćwiczy w domu, nie chodzi na siłownię, to warto jest się zastanowić, czy na przykład nie potrzebuje czegoś właśnie takiego typowo do ćwiczeń, w stylu czy jakieś hantelki, czy na przykład mata do ćwiczeń, to nie jest drogi wydatek, a na pewno może komuś dużo ułatwić sprawę. Być może właśnie skończy się trening robiony na dywanie, a zacznie na macie do ćwiczeń. Teraz przejdziemy do prezentów tak w okolicach 200 zł. Wiadomo, że te rzeczy możecie znaleźć taniej, ale wtedy będą one trochę pewnie gorsze jakościowo. Ale dobrym prezentem, super prezentem moim zdaniem są na przykład słuchawki bezprzewodowe na Bluetootha. Jest to taki prezent, z którego raczej każdy by się ucieszył, jeżeli nie posiada słuchawek albo ma słuchawki, wiecie, z długim kablem, gdzieś ciągle się plącze. Ja mam fajne słuchawki chyba akurat z LG. O ile dobrze pamiętam, one są, mimo że są na kabelku, więc fajnie, bo się nie zgubią, tak jakby na przykład mogły to zrobić AirPodsy, ale są takie po prostu, że jest tylko kabelek tutaj, a one są normalnie na Bluetooth i to jest chyba nawet cena mniej niż 200 zł, może nawet 100 coś, także musicie popatrzeć, bo słuchawki bezprzewodowe to jest dobra inwestycja, a jeżeli już jesteśmy w temacie muzyki, no to oczywiście oprócz jakiejś płyty, wykonawcy, jeżeli ktoś jeszcze słucha płyt, no to bardzo dobrym pomysłem jest kupienie głośnika bezprzewodowego. Ja na przykład mam głośnik JBL-a 5, który jest już trochę droższy, ale wydaje mi się, że jest to warta inwestycja, znaczy wydaje mi się, wiem, że jest to warta inwestycja, bo ja nie żałuję, że go kupiłam i uważam, że to był dobry zakup i jest taki też uniwersalny, bo i dla dziewczyny, i dla chłopaka idealnie się sprawdzi. Wiecie, głośnik zawsze się przyda. Do 200 zł też możecie kupić jakiś fajny, ciepły kocyk dla osoby, która często marznie, lubi sobie leżeć w łóżeczku. No i to nie musi być też dziewczyna. Jeżeli szukacie fajnych kocyków, to polecam wam zerknąć na stronę Homely albo Home & You. Oni mają w ofercie właśnie fajne kocyki. Ja tak naprawdę wszystkie, które mam, to są właśnie stamtąd. Ten jest akurat chyba z Homely, mam jeszcze taki zielony. Także tam polecam zerknąć, bo to jest również bardzo fajny pomysł na prezent. Następny, przedostatni pomysł na prezent
to jest na przykład, jeżeli chodzi o dziewczynę, być może sprawdźcie, zapytajcie, podpatrzcie, czy nie potrzebuje czegoś takiego jak prostownica albo lokówka. To również możecie zmieścić się spokojnie w cenie 200 zł. Ostatni pomysł na prezent, który być może jest taki dość, może troszkę kontrowersyjny, ale wydaje mi się, że warto wiedzieć, czy na przykład osoba, której kupujecie prezent, nie ma zamiaru wybrać się w najbliższym czasie na siłownię, czy na jakieś zajęcia fitness, czy na jakieś tańce, coś tam. Bo jeżeli zbiera się od dłuższego czasu i nie może sobie kupić sama karnetu, to po prostu kupcie tej osobie karnet na siłownię, na zajęcia jakieś taneczne, na basen, cokolwiek, żeby pierwszy raz już mogła sobie pójść sama i na przykład zapłaćcie za jakieś kilka zajęć w miesiącu, albo po prostu kupcie karnet na miesiąc. I już taki ostatni, najbardziej uniwersalny prezent, jeżeli naprawdę nie macie pomysłu, budżet macie powiedzmy okrojony, ale no nie chcecie nic kupować takiego, żeby po prostu nie trafić, to po prostu najbardziej uniwersalnym sposobem na prezent jest po prostu voucher do jakiegoś sklepu, czy do Empika, czy na przykład do jakiegoś sklepu, w której dana osoba się ubiera, czy kupuje akcesoria, albo też jeszcze teraz przyszedł mi pomysł na prezent na jakąś grę planszową. Mam nadzieję, że tym filmikiem ułatwiłam Wam sprawę, jeżeli chodzi o tegoroczne święta, a jeżeli nie święta, no to na przykład urodziny, czy jakieś inne uroczystości, jeżeli nie macie pomysłu, co komuś podarować. Jeżeli film Wam się spodobał i chociaż trochę Wam pomogłam, to bardzo proszę o zostawienie łapki w górę, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być ze mną na bieżąco i widzimy się niedługo w nowym filmiku. Pamiętajcie o Instagramie i TikToku, nazwa to kitka00 i przesyłam Wam dobrą energię i do zobaczenia.